Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Witam w wieczornej rozmowie Telewizji Republika w Punkt. Gościem naszym jest gość specjalny dzisiejszego dnia, pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dobry wieczór, panie dobry marszałku. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Panie marszałku, o wyborach oczywiście chciałbym porozmawiać. I to jest pierwszy fenomen, to jest frekwencja. Tak? Wiedzieliśmy, że pójdą duże miasta. No ale w tych mniejszych ośrodkach frekwencja znakomita, no i znakomite wyniki. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie wiedziałem, że będzie tak dobra frekwencja, ale wiedziałem, że będzie dużo wyższa niż 5 lat temu. Te 5 lat temu niespełna 23, z kawałkiem prawie 24%, ale już na wielu spotkaniach, a my się spotykamy, no właściwie non-stop spotykamy się z mieszkańcami Polski, mamy objazdy, prezes objeżdża, premier, my posłowie, senatorowie, marszałkowie jeździmy, spotykamy się, nie tylko w swoich okręgach wyborczych, bo w swoich okręgach wyborczych najczęściej już tych naszych wyborców, którzy chcą się z nami spotkać, znamy. Oczywiście, że nie wszystkich, ale bardzo dużą część znamy, rozmawiamy, jesteśmy w kontakcie stałym. Ale jeździliśmy w inne okręgi wyborcze, ja przyjechałem wzdłuż Polskę i tak wzdłuż i wszerz. I na nasze spotkania przychodziło bardzo dużo ludzi. To już pokazuje, że Polacy są zainteresowani, że Polacy są zainteresowani polityką. Bardzo to cieszy, bo to jest takie autentyczne budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście, że podniesienie emocji, szczególnie przez Platformę Obywatelską, bo my nie podnosiliśmy emocji, my prowadziliśmy spokojną kampanię profesjonalną. No, jestem pełen podziwu dla szefa sztabu, pana Tomasza Poręby i dla całego sztabu, bo naprawdę zrobili bardzo dobrą pracę. Sam byłem szefem sztabu wyborczego w 2015 roku, więc mogę to porównać. Więc robili profesjonalną kampanię wyborczą. No też kampanię wyborczą, w której bardzo zaangażował się Jarosław Kaczyński. No właśnie, to też dodało nam skrzydeł. Też widać, że pan prezes Jarosław Kaczyński swoimi wystąpieniami, swoim kontaktem, bo przecież jeździł nie tylko na te spotkania, które były pokazywane w telewizji, takie te regionalne konwencje, na których był pan premier, przedstawiani kandydaci, ale jeździł w różne okręgi i to na pewno zwiększyło również... Osobisty sukces Jarosława Kaczyńskiego jest bezsprzeczny. Chciałem do niego za chwilę przejść, ale pan marszałek wspomniał o takiej spokojnej kampanii profesjonalnej. Rzeczywiście wydawało się najpierw piątka Kaczyńskiego rozbiła bank. Ja sam byłem jednym z tych, którzy tak doradzali, że tu bardziej gospodarka głupcze niż sprawy ideologiczne, a potem chyba, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że to był kluczowy moment kampanii, zaatakowany elektorat i wychodzi Jarosław Kaczyński oczywiście i mówi Jarosław Kaczyński zareagował. Tak. Donald Tusk nie zareagował zupełnie. Więc widać, że to było w ogóle tak zwana ustawka, że oni wiedzieli, bo wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, nie wierzę w to, żeby pan Donald Tusk nie wiedział, o czym będzie mówił jego przedmówca. Prawda? Na pewno wiedział. Tak, przynajmniej byłby amatorem, gdyby nie wiedział. Gdyby nie wiedział, to by świadczyło o tym, że jest po prostu kiepskim amatorem. No wiedział, nie zareagował. No, więc to było wpisane w taką kalkulację. Podniesiemy emocje, będziemy mieli większą frekwencję. Większa frekwencja będzie służyła nam, Platformie Obywatelskiej. Tak myślano na podstawie tego, co było w Warszawie, bo Patryk Jaki również, prawda, swoją kampanią wyborczą prowadzoną w Warszawie, no podniósł emocje i doszło do tego, że przegrał w pierwszej turze. Więc sobie Platforma Obywatelska wykalkulowała, że jak podwyższy emocje, że emocje będą wysokie, to będzie wyższa frekwencja i powtórzy się kazus Warszawy i pójdą głosować na Koalicję Europejską. Ale nie zauważyli tego, że warto też porównać frekwencje i zaangażowanie wyborcze, to, które było jesienią w wyborach samorządowych. Ja byłem pełen podziwu również właśnie dla tych ludzi z małych miasteczek, z wsi, też poszli do wyborów. Były kolejki również właśnie w tych małych miejscowościach. Po prostu ludzie się bardziej interesują polityką. To bardzo, bardzo nas cieszy, nas polityków. A to, że uzyskaliśmy tak dobry wynik, no, był spowodowany wieloma elementami. Nie ma jednego. Jasne, tak. Pytają mnie, a co spowodowało? Nie, no to i udział pana
premiera Jarosława Kaczyńskiego, dobra kampania, niepotrzebne emocje podniesione przez Donalda Tuska dotyczące sporów ideologicznych. To nie służyło Platformie Obywatelskiej. Źle skalkulowali, bo myśleli, byli przekonani, że to im będzie służyło. Okazało się, że to było absolutnie kontrskuteczne. Prezes Jarosław Kaczyński, bo pan też, panie redaktorze, mówi, że taka spokojna, pan prezes Kaczyński stanowczo, prawda, od razu mówi, tak, jakie mamy zdanie. No też odpowiadaliśmy na ataki skierowane na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Robiliśmy to stanowczo, z pełną kulturą i profesjonalizmem. Tak, to prawda, tylko był taki moment właśnie, bo moim zdaniem kluczowy, kiedy ci ludzie z mniejszych miast mogli dostrzec w Jarosławie Kaczyńskim swojego obrońcę. Dlatego powtórzę pytanie, które wczoraj zadałem panu profesorowi Krasnodębskiego. Bardzo jestem ciekawy, jak pan marszałek odpowie. Czy to bardziej Prawo i Sprawiedliwość znalazło wyborców, czy to może ci wyborcy z mniejszych miasteczek znaleźli w Jarosławie Kaczyńskim takiego małego rycerza, który ma ochotę, ma charakter, nie waha się, ma odwagę bić się o ich godność, bo to tak należy. Tak, to jest godnościowa też na pewno sprawa, dlatego że to działalność i ta chęć podniesienia emocji i ten atak na Kościół jest prawogodnościowo. To przecież dotyczy nie każdego z nas, bo są ludzie obojętni na to, a też liczono na ten elektorat, który według badań liberalizuje się, bo mamy takie badania, pewno Platforma również ma, że polskie społeczeństwo się liberalizuje, w rzadzie chodzi do kościoła. Jak się okazało? Nie. Okazało się, że ludzie chodzą do kościoła, że chcą tej wiary, chcą kościoła, że są związani z kościołem i ten atak poczuli, atak na kościół odebrali jako atak na siebie, na nas, na naszą godność, na naszą wolność również, bo przecież chcemy, tak dużo mówimy o wolności i jedna strona i druga, no ale jeżeli atakuje się naszą wolność, to, co ja robię w swoim domu, w swoim kościele, to jest moją wolnością. Jeżeli ktoś wchodzi w obręb tej mojej wolności, no to zagraża mojej wolności i również, tak jak pan świetnie to określił, również dotyka to mojej godności. I tak również poczuli to nasi wyborcy, nie tylko z małych miasteczek, nie tylko słabo wykształceni, tylko wyborcy zagłosowało dużo więcej wyborców w tej chwili przecież na Prawo i Sprawiedliwość niż w innych wyborach. Więc to nie tylko małe miasteczka i duże miasteczka i duża część inteligencji i duża część z wyższym wykształceniem. No taki jest elektorat. To nie tylko małe miasteczka. Zresztą to widzieliśmy, panie redaktorze, na mapie, bo pokazano mapę wojewódzką. Wyraźny podział Polski na Polskę liberalną i konserwatywną, ale okazało się, że jak wyjdziemy niżej, troszeczkę wyjdziemy do powiatów, ale już na poziomie powiatów to tak nie wygląda. A w gminach też. Nie mam dokładnych danych, ale... 82% gmin w 80%. Więc właśnie, jeszcze nie zdążyłem. Tak, mieliśmy komitet polityczny, więc usłyszałem tylko te liczby, ale nie zapamiętałem jeszcze. Jestem wzrokowcem, więc muszę to zobaczyć. Ale właśnie w zdecydowanej większości gmin wygraliśmy. Duże miasta, przegrywamy w dużych miastach, ale też ten elektorat nasz, Prawa i Sprawiedliwości, jest 30-procentowy. 30% w każdym mieście dużym, nawet największym mamy. To też jest bardzo duży. Jak wczoraj powiedział Donald Tusk, 38% to bardzo dużo. Ja się rewanżuję. 30% w Warszawie i w dużych miastach to też bardzo dużo. I bardzo dziękujemy. Drugie miejsce Legii Warszawa to też ogromny sukces. Też sukces. akurat jestem kibicem Legii Warszawy, to zmieńmy temat. Ja również, ale na chwilę chciałbym przeskoczyć na czas po wyborach, bo po wyborach się dokonują cudowne nawrócenia dosyć masowo. Niektórzy się śmieją, że niedługo Grzegorz Schetyna będzie prowadził koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale poważnie formułując pytanie, to czy Platforma Obywatelska ma szansę wyjść z tego lewicowego panie redaktorze, poszli bardzo daleko w ten lewicowy elektorat. Za daleko poszli. To jest określenie, które słyszałem od członków
członków Europejskiej, Koalicji Europejskiej, przepraszam. Można nie zapamiętałem, bo to się, tych, bo to się w tych nazwach, no tam tak. Była Koalicja Obywatelska, Koalicja Europejska, no zobaczymy, jak teraz będą się zmieniać. Wiemy, tak na marginesie, my dbamy o nasz szyld, o szyld Prawa i Sprawiedliwości, nie wstydzimy się tego szyldu, prawda? Przypomina pan sobie też ten moment, kiedy kandydat na prezydenta Andrzej Duda postawił prezydentowi wtedy Komorowskiemu flagę Platformy Obywatelskiej. Wstydził się, zdjął. Ja jestem przekonany, że no, gdyby ktokolwiek postawił przy mnie znaczek PiS-u, ja będę dumny z tego, no bo przecież mamy i świetny program i realizujemy ten program i robimy markę również. Biało-czerwoną flagę. Bo no, biało-czerwoną też, tak, ale ja mówię tylko o znaku ten partyjnym, że my chcemy tą markę, prawda, marka. Prawo i Sprawiedliwość jest taką marką. Wspomniał pan marszałek o komitecie politycznym. Wracam prosto z długiego komitetu politycznego. Nie mogę nie zapytać o decyzję. Ale nic nie powiem. Nie. Dziś rozmawialiśmy o wyborach. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak wyglądała kampania wyborcza, czy można było coś z niej, w niej zrobić jeszcze lepiej, czy coś zrobiliśmy źle. Przeanalizowaliśmy kampanię wyborczą i wyniki wyborcze. No stąd właśnie też oczywiście rozmawialiśmy o planach na najbliższą przyszłość, rozmawialiśmy o tym, co nas czeka. Wiemy wszyscy, co nas czeka, wybory, więc się do nich już przygotowujemy. No, bo trzeba oczywiście uzupełnić gabinet rządowy. To będzie zrobione w najbliższym czasie. Decyzje niebawem zapadną. Dziś jeszcze nie zapadną. No już więcej nie dopytuję, ale chciałbym nawiązać do decyzji Grzegorza Schetyny, który postanowił uzupełnić gabinet cieni, a nawet poszerzyć go koalicyjnie, to ma jakieś znaczenie jeszcze? Ja nie wiem, nie słyszałem. To muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę wyłączony z takiego bieżącego obserwowania. Nie wiem, a u kogo chcę powiększyć jeszcze swoją koalicję? O tych, którzy już są w koalicji. Chcę poszerzyć skład gabinetu cieni. A, gabinetu cieni. No, ale to chyba nikt z gabinetu cieni nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. Trójka się dostała. Trójka się dostała. Arłukowicz też był. A nie wiem, czy był, ale na pewno nie był ministrem zdrowia, bo ministrem zdrowia... To rzadko kto wie, kto jest w ogóle w tym gabinecie. Gabinet cieni. Tak, no takie padają pytania. Ja nie widziałem aktywności. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, no ja pamiętam ten okres 8 lat, w których byliśmy w opozycji. My bardzo ciężko pracowaliśmy, ale tak pracowaliśmy ze swoim zapleczem politycznym, z ekspertami, z profesorami z różnych uczelni. Sam osobiście organizowałem bardzo wiele spotkań, konferencji, sympozjów dotyczących służby zdrowia. Dzięki temu możemy naprawdę wyciągać wnioski, prawda? Też porównujemy sobie tamte opinie do obecnej sytuacji, też rozmawiamy dalej z ekspertami tego zabrakło. My rozumiemy problemy ludzi, my zidentyfikowaliśmy te problemy. My byliśmy, jesteśmy i będziemy z ludźmi. Natomiast Platforma Obywatelska, widzę, że teraz, prawda, bije o dzwony na alarm oczywiście i zmienia swoją koncepcję. Czytam o radach w Gazecie Wyborczej, więc mówi to, co jest normalnym chlebem codziennym każdego polityka. Spotykać się z politykami, tylko spotykać się z ludźmi, z mieszkańcami, z naszymi wyborcami. To jest zupełnie naturalne, normalne i oczywiste. No więc o oczywistych oczywistościach mi się przypomina. Ale trzeba zidentyfikować problemy Polaków, wiedzieć, jak je rozwiązywać i rozwiązywać. Te rady dla opozycji już po wyborach są dwojakiego rodzaju, bo z jednej strony właśnie spotykać się, wycofać się z antyreligijnej nagonki, no ale też jest bardzo dużo reakcji pełnych pogardy wobec wyborców. Już nawet, to jest bardzo brzydkie, to jest obrzydliwe. Widzę to i widzę, nie będę opowiadał o tym obrazku, który zainstalowała na swoim Twitterze czy Facebooku pani Krystyna Janda. No, bardzo dramatyczne. Jest też krytykowane przez te swoje środowisko lewicowe, więc to już świadczy o tym, że ci ludzie posunęli się za daleko. No, słyszałem, wczoraj mówił Sztur, co mówił Szyc, co mówił inni tam związani z Platformą Obywatelską celebryci. No jest to żałosne, bardzo przykre. Powinniśmy się szanować. Ciągle mówimy o tym, prawda? Zapomnieć o języku nienawiści. No a tutaj
choć widzę właśnie dziś, słyszałem, bo tego nie widziałem, bo jeszcze dopiero po naszym spotkaniu będę pośledzę, co się dzieje w internecie, ale słyszałem, że właśnie politycy Platformy wycofali. Oby to było trwałe wycofanie się z języka agresji, z takiej nienawiści, bo Polacy tego nie chcą. Polacy powiedzieli nie takiemu językowi. A jeśli chodzi o reakcję prasy, zwłaszcza niemieckiej, no to ona jest znowu pełna pogardy i pełna no, tego samego języka, którego się nasłuchaliśmy przez ostatnie... Panie redaktorze, byłem kilka miesięcy temu w Niemczech, przeprowadzono ze mną kilka wywiadów, dziennikarze otwierali szeroko oczy. Jak im tłumaczyłem bardzo, bardzo starannie, jaka jest u nas sytuacja, jakie mamy poglądy, czego chcemy, czego oczekujemy, co robimy, to sprawdzałem później, czy naprawdę było to napisane. Tak, było napisane, no ale no, brakuje jakiegoś kanału przepływu informacji, to jest jedno. Natomiast drugie to to, jakie jest nastawienie tych mediów. No, to nastawienie mediów jest absolutnie wrogie i są manipulacje, które no, faktycznie też przeczytałem kilka artykułów komentujących to, co tam napisano. No, znowu ten język no, kłamstwa, no, pełne kłamstwa. Mam nadzieję, że też dotrzemy, chociaż będzie to bardzo trudne, ale też dotrzemy do nich i będziemy zmieniali to nastawienie, to nastawienie, wrogie nastawienie mediów. Bardzo dużo podróżuję po Europie, rozmawiam, prostuję, ale to jest jeszcze mało skuteczne. No, będzie duża pomoc, bo do Brukseli jedzie ekipa, powiedziałbym, Dream Team, tak? Oj, tak. Bo 27 wspaniałych parlamentarzystów. Wspaniałych i silnych mandatem ogromnym. Takim. I mandatem, ale też i swoją dotychczasową działalnością. Będą tam naprawdę słyszalni. To jest grupa 27, bo każdy mnie pyta, a z kim będzie koalicja? To można te 27 osób wystawić, to jest łakomy kąsek dla wszystkich, nie tylko kąsek, ale to poważne danie, no więc zobaczymy jakie będą zawierane koalicje, też na ten temat rozmawialiśmy, to już tak na marginesie, oczywiście nie powiem tak dokładnie o czym, ale są dobre wiadomości, z którymi będziemy mogli się podzielić za jakiś czas. No właśnie... Na pewno, panie redaktorze, na pewno głos tych 27, bez względu na to, w jakiej koalicji, w jakiej grupie będą, no, jesteśmy w grupie EKR-u, ale gdzie ten EKR się znajdzie? Będziemy na pewno ten głos 27 wspaniałych polityków, odważnych, wiedzących, czego chcą, będzie dobrze słyszany, bo będzie wzmocniony. Tam też politycy do tej pory, w większości, ta 19 nasza była też sprawna i przecież w większości się podostawali i mają powtórną, znaczy następną kadencję, ale to będzie mocny, dobrze słyszany głos w Europie i to też ma bardzo duże znaczenie. To rzeczywiście mocna ekipa, ale też czy nie zabraknie ich tutaj w kraju, bo prawdę powiedziawszy panie redaktorze, zastąpić na przykład panią minister Rafalską będzie bardzo trudno i tak można wymieniać. To można wymieniać, mam świetnych polityków, to prawda, bardzo doświadczonych, zmieniają miejsce pracy. Mam nadzieję, że będą nas wspierać tutaj w Warszawie, w Polsce i w kampanii, ale nie tylko. No przecież mogą być politycy aktywni, którzy pracują w Parlamencie Europejskim, mogą być nieaktywni, ale liczę bardzo na ich aktywność, znamy ich aktywność, więc oni będą również wspierali nas tutaj, nie tylko tam, poważny głos Polski, ale również i tutaj będą aktywni. Natomiast mamy, panie redaktorze, dzięki do wieloletniej pracy, mamy naszą ławkę bardzo długą. Także poradzimy sobie również z uzupełnieniem składu osobowego rządu. 4 czerwca ma przyjechać Donald Tusk z jakimś programem samorządowym, czy ma ruszyć jakiś ruch samorządowy, co jest odczytywane jako ofensywa wycelowana w Senat właśnie, żeby opanować Senat i przez to zablokować dalszą możliwość 4 rządzenia. Czerwca, panie redaktorze, szanowni państwo, w Senacie organizujemy duże spotkanie. Spotkanie upamiętniające 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu. No nie była pełna wolność, to jeszcze bardzo, bardzo brakuje. Pytają mnie się, kiedy w Polsce
nie będzie już komunizmu. Jak nie będziemy mieli polityków, którzy mają jeszcze swoje korzenie w PZPR-ze, nie będziemy mieli. No w tej chwili Platforma wyraźnie poszła. No kilku, dzisiaj liczyliśmy, czy to 4 czy 6 bardzo poważnych polityków, którzy byli w PZPR-ze, którzy byli czołowymi politykami PZPR-u, no są w ich szeregach i są z nimi, poszli do wyborów. Ale panie odzyskają redaktorze. Senat? Co, Senat? Nie odzyskają, bo mamy świetnych kandydatów, bardzo intensywnie pracuję. Ja, panie redaktorze, sam osobiście będę w każdym okręgu wyborczym, będę w 100 okręgach wyborczych, będę miał 100 spotkań wspierających naszych kandydatów. Już na podstawie tej mapy, o której mówiliśmy, tej mapy gminnej, gminnego poparcia i poparcia powiatowego, szacujemy, że mam, gdyby tak, wczoraj odbyły się wybory, gdyby wczoraj odbyły, nie, to już wczoraj, niedzielę, tak? Dwa dni temu, wtorek, nie, środę mam już tak. Dzisiaj, panie redaktorze, czas, nie za dużo pracuję i tak zatracam już poczucie czasu. Niedzielę, to jest bezpiecznie. W niedzielę odbyły się wybory do Senatu, to byśmy mieli 56, niektórzy mówią, że 58 mandatów. I to jest dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że dla Polaków, bo będziemy mogli kontynuować dobrą zmianę. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Gościem dziękuję Telewizji Republika był pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękuję bardzo.